Gramy aż do 25 lutego, kiedy to skończymy 8. edycję Krynica Źródłem Kultury oficjalnie zespołem Dżem. A tymczasem dzisiaj znakomita grupa kabaretowa, która tutaj ostatni raz pojawiła się 7 lat temu, właśnie na rozpoczęcie w ogóle pierwszą edycję cyklu Krynica Źródłem Kultury. I drodzy Państwo, jak już mówimy o tym Krynicy Źródłem Kultury, no to tego wszystkiego by nie było, gdyby nie organizator główny, którym jest uzdrowisko Krynica Żegiestów S.A., dla którego poproszę gigantyczne brawa. Bo to tak naprawdę duża determinacja, żeby mimo wszystko dalej zdecydować i od lat współtworzyć ten cykl Krynica Źródłem Kultury. Również serdecznie dziękuję sponsorowi głównemu, czyli miastu Krynica-Zdrój. Również gigantyczne brawa dla gospodarzy. Partnerem głównym Krynica Źródłem Kultury jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Na ręce pana marszałka bardzo serdecznie dziękuję i państwa również poproszę o brawa. Sponsorem jest Kryniczanka, nasza cudowna, wspaniała woda. Mam nadzieję, że państwo tutaj spróbowali Kryniczanki. Ktoś z państwa nie pił jeszcze Kryniczanki w życiu? No właśnie. Najbardziej popularna i najstarsza marka wody mineralnej w Polsce, Kryniczanka. Gigantyczne brawa również poproszę. I dziękuję również Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu za sponsorskie wsparcie i dla Wyższej Szkoły Biznesu poprosimy też gigantyczne brawa. W ramach Krynicy Źródłem Kultury po raz drugi w pijalni po dość długiej przerwie, ale w końcu są z nami przed państwem kabaret Smile! 6:30 w środek nocy. Jak ona mogła mi to zrobić? Zostawiła samego męża z trójką dzieci. Przecież te dzieci... Nie wiem... O co... Co się z tymi dziećmi? Ja nie wiem. Opuściła mnie. Jak one będą... Nie, co chcą dzieci? Ja nie wiem. Coś chcieć będą? Patrz, płacz i patrz. O, bo ona tyle siedziała w domu i ona w końcu musi... O. To jest dialog. O. Foka. Ona jedzie sobie na panieński. No fajnie. Bo tatuś korepetycje płaci, to mądry. Chyba ci muszę oddać parę godzin. Cześć, gówniarzu. Ty na każdym kroku mnie kompromitujesz. Nie jest trudno. W końcu nie mam mamusi. Co zakazasz? Porozmawiać jak ojciec syn. Co zakazasz rękawy? Wiesz co to jest łychat? Otwijaj rękawy, bo zadzwonię do mamy i jej powiem i znowu będziesz miał szlaban na szu. Co to ma być? Odwijamy rękawki. No szybciutko, liczę do 3. 1, 2 i ostatnie moje słowo. No, co mówimy? Przepraszam. Wracaj do zajęć. 1. Tato! Maisia już nie chce spać. Dobra, trudno, włącz jej tableta. Jakiego tableta? Jej nie wolno tableta. Powiem mamie, że jej dałeś tableta. Zapomnij już, szu. Chyba, że dasz mi 100. Kurwa, widzę, że z ekonomii też jesteś niezły. A ja powiem mamie, że mu dałeś 100, chyba, że mi dasz 120. Czemu ty tych więcej? Inflacja. Ty nawet w domu. Trzymaj tych darmo zjadzie. W własnym domu straciłem 220 zł. Jeszcze, że Marysia nie mówi. To jest jakiś kosmos. Nie, tata, to nie jest kosmos, bo ty się na niczym nie znasz, ale w kosmosie nie ma grawitacji, po angielsku gravity. Gravity. I o takie jajka to by tam na przykład latały. O tu by latały, nie upadłyby, bo tam działa siła gravity. Wiem, że cię to zaskoczyło, ale jest taka siła. Newtona też to zaskoczyło. A to paręset lat temu. Ale jest taka siła, tato, uwierz mi na słowo. Tak jak źródło Kryniczanki, tak moje serce pije dla Krynicy.